Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Elżbiety Cherezińskiej Odrodzone Królestwo. Czyta Filip Kosior. 1327 Jemioła idzie po rosie. Ostrożnie stawia stopy na miękkich kępach mchu. Ciężki kraj sukni mokrym plaśnięciem dotyka nagich kostek nóg. Skrzydełka i nosa drgają, gdy wciąga nocne, balsamiczne powietrze. Wyczuwa w nim nuty butwiejących liści, świeżych grzybni, sosnowych igieł i zmurszałej kory starzejących się drzew. Gdzieś głęboko w ściółce już wypełniają się sokami kłącza zaschniętych traw. Czuje wyraźnie tę podziemną woń. Idzie w ciemności, ale nie po omacku. W oddali między pniami drzew majaczy wątłe światło, więc kieruje się ku niemu. Widzi, że światło przeskakuje, jak płomień poruszany pod muchem wiatru, choć noc jest całkowicie bezwietrzna. Otacza ją cisza. Żadnych ptasich głosów, trzaśnięć łamanych gałązek, suchych liści ocierających się o siebie, jakby mrok wyssał z lasu wszelki dźwięk. Poza tym, jaki wydaje mokra materia jej sukni. Ta cisza ją niepokoi. Wtedy dostrzega mężczyznę. Idzie z naprzeciwka, kierując się jak ona ku światłu. Jest ostrożny, rozgląda się. Jemioła nie słyszy jego kroków, ale wyłapuje rytmiczne stukanie okutej pochwy noża zawieszonej u jego pasa. Wie, kim on jest, ale nie potrafi w tej chwili nazwać go żadnym imieniem. Jest zaskoczona, że go widzi, że nie jest tu sama, że ta nocna wędrówka nie jest przeznaczona tylko dla niej. On już ją dostrzegł. Jemiole wydaje się, że przyspieszył, choć ona zwolniła kroku. Jej uwagę przyciąga światło. Teraz z odległości kilkunastu kroków widzi je wyraźnie. Na niewielkiej polanie pod drzewem stoi żelazny kosz. W nim siedem, może dziewięć pochodni. Płomień niespiesznie przeskakuje kolejno na każdą z nich, także pali się tylko jedna, a pozostałe gasną, nie zostawiając w powietrzu smugi dymu. Jemioła zachwyca się przez chwilę tym widowiskiem – nie czuje lęku. Mężczyzna stanął. Pochylił głowę i jak ona patrzy w krążący między głowniami płomień. W migotliwym blasku ożywa jego uroda. Na szerokie plecy spływają mu długie włosy zaplecione w dziesiątki cienkich warkoczy. Duże, wyraziste usta poruszają się, jakby coś szeptał. Ma mocne dłonie, takie, które potrafią przytrzymać, choć od razu przebiega jej miele przez głowę, że nie wiadomo, czy mogą dom zbudować. Stoi pewnie jak ktoś, kto wie, po co się zatrzymał. Uśmiecha się pokrzepiająco, unosi wolno twarz i jemioła już wie, że uśmiecha się do niej. Dopiero teraz widzi jego oczy. Jedno z nich jest podzielone na pół i zieje odchłanią w kolorze butwiejących liści. Jarogniew półtora oki wypowiada na głos jego imię i nie odwzajemnia uśmiechu. Matka jemioła odpowiada jej Jarogniew i prosi miękko. Cofnijmy się o krok. Robią to jednocześnie i wtedy Jemiała zwraca uwagę na drzewo, pod którym stoi kosz z pochodniami. To stary jesion, zrośnięty z dwóch pni. Z konarów zwisają dwa pakunki. Jemiała wyciąga ręce po swój, Jarogniew chwyta ten, który wisi za jego plecami. On jest szybszy: rozrywa konopny sznurek przytrzymujący tobołek. Ona przyklęka, rozwiązuje swój drżącymi nagle rękami. Przeczuwa słusznie. Już pod palcami czuje dotyk ptasich piór. Jeszcze możemy to zatrzymać mówi nagle Jarogniew, i Jemioła patrzy na niego zaskoczona. Półtora oki ma już na sobie pancerz z ptasich kości. Poprawia warkocze, które wkręciły mu się wzdobione kruczymi pazurami na pierśnik. Tylko wrzuć ten płaszcz w ogień. Nie wahaj się. Proszę. Jemioła wstaje, przyciskając płaszcz dębiny do piersi. I nie waha się ani trochę. Zakłada go na ramiona. Pożałujesz, mówi Jarogniew smutno. Będziesz płakała. Ona czuje ciepło ptasiego puchu na plecach i gorąco od ognia, który właśnie przeskoczył na najbliższą jej pochodnię. Widzi zwinny ruch Jarogniewa, ale jest szybsza niż on i sprytniejsza. Półtora oki chwyta płonącą pochodnię, je miała następną. W chwili, gdy Jarogniew unosi swoją, płomień przeskakuje już na jej głowę. Jemioła porywa ją w mgnieniu oka. Nie panujesz nad ogniem leśny wozu, rzuca mu w twarz. Poparzysz się, matko, odpowiada wściekle. W blasku lśnią jego białe, obnażone zęby. Jemioła unosi wysoko płonącą żagiew i w jej świetle patrzy na niego. Widzi płomienie skaczące z chaty na chatę, z dachu na dach, kłęby czarnego dymu zasnuwające wszystko, wysoki, świdrujący krzyk kobiety, wydaje się, że to manna. Na obraz pożaru nakłada się las, ściółka szeleści pod stopami uciekających. To dzieci. Idą zajemiołą posłuszne, milczące, zatrwożone, i widzi Jarogniewa celującego do niej z łuku, prosto w pierś. Nie zdążyła zobaczyć, czy wystrzelił. Obraz przenosi się, jakby jakaś siła wyciągnęła je miały wysoko nad ziemię. Ogień przy ogniu. Jeden, drugi, trzeci. Nie nadąża ich liczyć. Rozumie, że zapłonęło królestwo. Wraca. Znów jest naprzeciw półtora okiego. Wojownik w pancerzu z ptasich kości. Matka w płaszczu z ptasich piór. Odwraca się i rusza skąd przyszła, zostawiając go w mroku. Teraz sama oświetla sobie drogę. Las rozbrzmiał setkami ptasich głosów, jakby rozśpiewał się jej płaszcz. Kości pancerza pozostały nieme. Szła tu po rosie, wraca po szronie. Mokre krople zastygają na źdźbłach zeszłorocznej trawy, na suchych, wykręconych liściach i nagich gałęziach. Lśnią białym blaskiem w świetle niesionej przez nią pochodni. Chrzęszczą pod jej bosymi stopami. Kraj sukni pokrył szron. Misterny jak haft. Z każdym krokiem robi się chłodniej, czuje jak sztywnieją jej palce u stóp. Noc dobiega kresu, przechodząc w najmroźniejszą chwilę przed świtem. Nawet drapieżniki kończą nocne łowy i szukają ciepła, tuląc się do siebie w zaciszu nor. Ona idzie sama. Światło pochodni wydaje się przytłumione wspowitym mroźną mgłą powietrzu. Taki zamilkły ale słyszy odgłos swoich kroków, traśnięcia nadepniętych gałązek, głośny oddech i syk płomienia. Grzeje ją płaszcz dębiny. Jej płaszcz. Obudziła się zdrętwiała, ciężko łapiąc oddech, potarła zapuchnięte powieki, próbując sobie przypomnieć, gdzie jest. W powietrzu unosiła się woń wypalonej świecy. Musiała zgasnąć przed chwilą, bo w półmroku snuła się jeszcze siwa smuszka dymu, kopcąc na ustawiony obok krucyfiks, jakby palił się wiszący na nim srebrny Chrystus. Otrząsnęła się, pożary z jej snu skurczyły się do wypalonego knota. Przed jej miało majaczyło potężne, osłonięte kotarami łoże. Królewicz Kazimierz! Wyszeptała z trwogą, zerwała się z ławy i zachwiała. Opanowała się. Usiadła, wymusiła na sobie spokojny, równy oddech. Wstała dopiero, gdy przestało jej się kręcić w głowie. Odsłoniła kotarę i tej samej chwili usłyszała dzwony wawelskiej katedry. Zapadłe policzki Kazimierza były nieruchome, jak odlane z szarego wosku. Chwyciła jego chłodną dłoń, nie mogła wyczuć tętna. Pochyliła się do jego piersi. Przeżyliśmy kolejną noc, odetchnęła sługą. Obudzisz się dzisiaj? Położyła mu dłoń na czole i dopiero teraz poczuła pulsujące gorąco. Odwróciła rękę. Przez wnętrze jej dłoni biegła paląca rana. Miałeś rację, półtora oki. Poparzył mnie sen. Władysław nie sypiał w nocy. Udawało mu się zdrzemnąć przez krótką chwilę w dzień. Gdy odebrał raporty o stanie własnych wojsk, o ruchach Luksemburczyka, o oblodzonych przełęczach górskich, roztopach na traktach i brodach, które, jak mu mówiono, nikną w błocie. I innych, które z kolei ścięło przymrozkiem, jakby zachęcały, żeby na nie wejść. By zagłuszyć natrętnie powracającą wizję, że gdy on patrzy na południe, skąd przyjdzie Luksemburczyk, krzyżacy podparą mu północ, kazał odprawiać mszę. Słuchał ich nieuważnie, nerwowo, nie potrafiąc powtórzyć bądź wola twoja, bo to zdanie stawało mu w gardle i nie chciało przez nie przejść. Co rano czekał na wiadomość, że z Kazimierzem lepiej i co rano musiał się zadowolić lakonicznym bez zmian. Były dni, gdy bez zmian było nieznośne, zamieniało się w wyrok odroczony w nieskończoność, a on, jako król, nie miał czasu nieskończonego, miał niedokończone sprawy do załatwienia natychmiast. Ale miał też chwile, gdy ze zmęczenia zapominał, że jest królem. I był tylko ojcem, dla którego bez zmian było ulgą, obietnicą, że jego syn żyje i będzie żył. Ojciec mógł siedzieć przy łożu syna, trzymać chłodną, wychudzoną dłoń i cieszyć się lekkim, ale jednak oddechem unoszącym jego pierś. Jednak za każdym razem ojciec musiał ustąpić królowi. Bez zmian było zatem nie do przyjęcia. Odprawił urzędników i przysnął na chwilę z głową wciśniętą w oparcie wysokiego krzesła, zwrócony twarzą do okna, jakby stamtąd mogły nadejść dobre nowiny. I uświadomił to sobie, zapadając w sen. Wiedział, że śni. Że senną zjawą jest rulka, jego nieżyjąca od dawna klacz. I rozumiał, iż jej obecność oznacza wędrówkę. Poniewierkę, podpowiedział mu głos we śnie. Była osiodłana, gotowa do drogi. Unosiła kształtną głowę i z wawelskiego dziedzińca rżała w stronę okna komnaty, w której spał, jakby wzywała go. Na jej rżenie nałożyły się głosy bojowych rogów, okrzyki, szczęk żelaza, jęki rannych. Władysław szukał wzrokiem bitwy, ale zamiast niej widział mgłę, z której raz po raz wyłaniał się skrwawiony jeździec, uderzająca w powietrze kopia, kawałek chorągwi, koszmarny obraz śmiertelnych zmagań schowanych w oparach. Nie mógł rozpoznać ani jednego znaku na płachtach chorągwi. Mgła zgęstniała jeszcze bardziej. Poczuł swąd i dopiero wtedy dotarło do niego, że to dym. Nie z ognisk, ale z płonących miast i wsi, z dzikim płomieniem kościołów. Dzwono pętańczo bił na trwogę i zwielokrotniał dźwięk, jakby o ratunek błagała nie jedna, a dziesiątki świątyń. Poczuł, jak szybko uderza mu serce i usłyszał drapieżny krzyk. Orzeł królestwa rozbijał powietrze potężnymi skrzydłami. Dym rozwiał się, a on znów był na Wawelu. Przez podwórzec przebiegli dwaj chłopcy, Stefan i Władysław Junior. On zaś, świadom sennej łudy, wiedział iż obaj nie żyją, ale chciwie wsłuchał się w ich śmiech. Wypatrywał zmarłej jadwini, ale nie mógł otworzyć oczu i był zdany tylko na obrazy, jakie podsuwał mu sen. Wreszcie dostrzegł ją. Drobna sylwetka szła w stronę katedry. Wtedy wbrew rozumowi pomyślał, że ona wcale nie umarła, tylko uciekła od jego zaborczych planów. Wybrała służbę Bogu i tylko udaje, że zabrała ją śmierć. Widział jeszcze plecy córki, aż rozpłynęła się w sennej mgle. Dziedziniec opustoszał, zniknęła nawet rulka. Wtedy poczuł, że musi się obudzić jak najszybciej, by w korowodzie zmarłych dzieci nie zobaczyć Kazimierza, bo jego syn żyje i rano było bez zmian. Stało się coś innego. Dziedziniec zapełnił się w mgnieniu oka. Służba, straż wawelska, wojewoda z ze swoją świtą, kasztelan nawój z Morawicy, nawet pokraczny Grunhagen na kabłąkowatych nogach przechadzał się w ciszbie i pokrzykiwał do panien jakby nigdy nic. Zagrał róg witający gości, zawtórował mu śmiech kuglarzy. Tłum rozstąpił się, robiąc miejsce jeźdźcowi, niedużemu młodzieńcowi w czarno-czerwonym płaszczu. — Książę Świdnicki Bolesław! — zawołał Herold. A ludzie na dziedzińcu zastygli w bezruchu, wpatrując się w przybyłego. Mój wnuk, pomyślał Władysław, synku Negundy. I w jednej chwili olśniło go. Jest w wieku Kazimierza. Młody, silny, choć niski, jak on. Ma brata, który kiedyś dorośnie i może objąć księstwo. Jest wolny i z jego krwi. Mój wnuk, podpowiadał mu rozwiązanie sen. Zdrowy i silny. Władysław obudził się równie nagle, jak zasnął. Szare lutowe popołudnie przechodziło w szybki zmierzch. Za oknem, przed którym siedział, przetaczały się po niebie ciemniejące chmury. Najjaśniejszy panie usłyszał głos spod drzwi. Borutka! Władysław poruszył zrętwiałymi barkami. Nie, królu, jestem Jarota. Zastępuję go. Borutka, najjaśniejszy pan, posłał na Węgry za panami Ligaszczem i Jałbrzykiem. Ach, tak. Władek potarł ciężkie powieki. W ustach poczuł nieprzyjemny, gorzki smak. Daj wody, Jaroto. Jaśnie pan miał zły sen? Spytał sługa, podając mu kubek Nie wiem. Władysław napił się, wzruszył ramionami i wstał. Kogo obchodzą sny? Jan Luksemburski kroczył dziedzińcem opowskiego zamku, otoczony świtą złożoną z dawnej drużyny lodu. Markwart, Zawis, Ulrik, Chwal, libos, Tłusty Czabak i pawy, ale za to jakże użyteczny, Benesz, szli przy swym królu razem z Peterem z Rożemberka, równym krokiem wzmacnianym metalicznym brzękiem ostróg. Miecze przy pasach, hełmy, których Jan nie pozwolił im zdjąć i kolczugi pod pysznymi, ozdobnymi płaszczami wzbudzały porówno lęk i podziw wprowadzącym ich do komnat gospodarzu, księciu opawy Mikołaju. — Bądź łaskaw tędy, królu Janie! — skłonił się po raz kolejny książę, wskazując nieco wąskie i strome schody. — A gdybym nie był łaskaw? — zażartował Jan po francusku, zwracając się do swego poety Wilhelma de Machaux. — Wówczas, książę, zaniósł bycie na rękach królu — odpowiedział Wilhelm z kamienną twarzą. — Ale zważywszy na jego brzuszysko, nie byłoby to wygodne ani dla ciebie, ani dla niego. — Jaki cała ta sytuacja? — skwitował Jan. Nie sądziłem, że tak długo przyjdzie nam czekać na tę machinę wojenną. Rostopy uwięziły moją tajemną broń na przeprawie przez Łabę. Jestem wściekły. Zmienię temat, nim dojdziemy na ucztę. Wtrącił Wilhelm szybko. Czy to prawda, że nasz gospodarz jest zalegalizowanym bękartem przemyślidów? Jan zaśmiał się. Pod nieobecność Henri'ego de Morteau poeta dotrzymywał mu towarzystwa, a jego wścibstwo i umiłowanie dworskich plotek nieodmiennie Jana bawiło. Umieściłeś to szczerstwo w poemacie o mojej wyprawie wojennej? Strzeż się, książę, Mikołaj, wyzwie cię na sąd boży. Więc to nieprawda? Zrozumiał zawiedziony Wilhelm. Półprawda. Pocieszył go Jan. Jest prawowitym synem Benkarta. Przemyślidzi dbali o przyszłość bocznych gałązek swego rodu. Uff, odetchnął Maszo. Wystarczy drobna poprawka. Jego ojciec był bratem twojej żony? — Jej stryjem, choć nigdy tak nie mów przeliszce. Moja żona mawia o bękarcie on, a o naszym gospodarzu syn wiadomo czyj. — Niezwykła kobieta — wyrywało się Wilhelmowi. — Oczywiście w pewnym sensie. Schody skończyły się, weszli do przedsionka sali biesiadnej. Na ścianach pyszniły się poroża jeleni i żubrów i czekała służba księcia Mikołaja ubrana w jednakowe, zielono-złote kubraki. — Królu... Niepewnie spytał gospodarz, może twoi baronowie zechcą przed ucztą zostawić broń? Umyć dłonie? Prosimy o wodę. Łaskawie zgodził się Jan. Słudzy z miskami i ręcznikami podeszli najpierw do niego, Petera i Wilhelma, a potem do Benesza, Chwala i pozostałych. Mikołaj wymownie patrzył na miecze przy ich pasach. Jesteście moimi gośćmi! ośmielił się wreszcie upomnieć. Jesteśmy na wojnie. Chłodno odpowiedział Jan, wchodząc do głównej komnaty. Ostrogi zadźwięczały na posadzce zglazurowanych płytek. Jan zajął najwyższe miejsce i, nie zważając na to, iż stół przykryto ozdobnym haftowanym obrusem, zdjął z głowy hełm i położył przed swoim nakryciem. Tak samo zrobili jego baronowie. Książę Mikołaj zacisnął szczęki i nic nie powiedział. Poczekał, aż Jan usiądzie i zajął miejsce obok niego. Wina, królu? spytał. Jan wyczuł w jego głosie wahanie. Odpowiedział pytaniem. Czy wytoczyłeś beczki dla moich rycerzy? Tak, panie. Służba wydaje im wieczerze na dolnym dziedzińcu. Jan uśmiechnął się szeroko i wskazał głową swój kielich. Książę Mikołaj odetchnął z ulgą i przywołał podczaszego. Rubinowy trunek popłynął do kielicha świącym ciężkim strumieniem. Burgunskie, powiedział z dumą gospodarz. Trzymane w piwnicy na najprzedniejsze okazje. Opawa słynie z browarników, odrzekł Jan, nie podnosząc kielicha. A moje wojska zdrożone. Twoim ludziom nie zabraknie naszego piwa królu, zrozumiał Mikołaj. Skinął na sługę, szepnął mu coś do ucha i odesłał. Ani gorącej strawy, ani chleba, ani. Jan przerwał mu ruchem dłoni, uniósł kielich i krzyknął do gości. Zdrowie moich baronów, zdrowie wojsk czeskich. Przeszliśmy bramę borawską w śnieżycy, nie cofając się ani na krok pod naporem wiatru, śniegu i zimna. Zdrowie króla! Zawołali Benesz, Szubaka Ulrigi i pozostali. Niech żyje król Jan Luksemburski, dołączył się książę Mikołaj. Jesteście prawdziwą drużyną lodu, przepił do swoich Jan. Mam nadzieję, że pozostali dołączą do nas w czasie uczty. Mikołajum? Zwrócił się do gospodarza. Przy tym stole brakuje miejsc. Nie rozumiem? Oczy księcia Opawskiego zrobiły się niemal okrągłe. Czekamy jeszcze na walecznych gości. Wodzów szpicy mych wojsk. Jan uśmiechnął się do niego najpiękniej jak umiał. Każe dostawić stół, odpowiedział książę. Bez zwłoki. Odrzekł Jan, wciąż uśmiechając się do gospodarza, i przeciągnął ten uśmiech tak długo, aż Mikołaj zawołał pod stolego i cześnika. Gdy w ślad za rozkazami w komnacie pojawiła się służba z kozłami i blatami stołów, Jan upił kolejne gwina. Jesteśmy ci miłymi gośćmi. Spytał, patrząc, jak panny nakrywają dostawione stoły bielutkimi obrusami. Najmilszymi, odpowiedział Mikołaj. A jan zaśmiał się w duchu i dodał. Tak samo radować się będą książęta Opola, Cieszyna, Raci i. Peterze? przywołał niezawodnego Petera z Rożemberka. — By to miał święcimia i nie modlina, tubalnym głosem podpowiedział Peter. Jan nie miał głowy do tych małych księstw śląskich. Bezbłędnie rozpoznawał tylko Wrocław, bo o jego bogactwie nasłuchał się, jakby to miał być jakiś Mediolan Północy. Nie mogę ręczyć za piastowskich książąt, zachowawczo odpowiedział Mikołaj. Ty to co innego, poważnie potwierdził Jan. Ćwierć krwi Przemyślida, jedyny w śląskim gronie. Ale czekaj, czy twoją żoną nie jest piastowska księżniczka? Dlaczego jej z nami nie ma? Księżna Anna jest w połogu. Odpowiedział, czerwieniąc się. Gratuluję! zawołał Jan. Czyżbyś wreszcie doczekał się syna? Dobrze wiedział, że nie. Mikołaj miał same córki i choć wciąż był w kwiecie wieku, lęk o dziedziczenie wpychał go w czeskie ramiona. Czuł się przemyślidą po tej kapce bękarcie i krwi w żyłach? Czy też bał, że jako jedyny niepiast wśród śląskich książąt stanie się dla nich łatwym łupem, gdyby Bóg nie dał mu w przyszłości dziedziców? Nie lękaj się, Mikołaju, z opawy. Jesteś moim lennikiem, odpowiedział na niezadane pytanie. Otaczam cię królewską opieką. Twój majestat nie ma sobie równych. Ty mam rotał speszony, Mikołaj. Rozmawiałeś osobiście z książętami Opola, Cieszyna raci Boża i. tej reszty? Przeszedł do konkretów wian. Przez kanclerza, mój panie. Przez kanclerza, powtórzył za nim król. Ja też lubię załatwiać sprawy pokojowo. Dyplomacja jest sztuką ponad sztukami. Zgodzisz się, Mikołaju? Naturalnie, ochoczo potaknął gospodarz. Ty, królu, słyniesz z dyplomatycznych talentów i z wojennych, odezwał się Wilhelm de Machaut. Jan Luksemburski wygrał dla Witelzbacha bitwę dwóch królów? Nie na salonach przypomnę, tylko w błocie pól nad rzeką Inn. Mikołaj niepewnie spojrzał na Jana, potem na Wilhelma potem po twarzach baronów i ich hełmach leżących na stole, między piękną zastawą, srebrnymi świecznikami i kielichami z zielonkawo-połyskującego szkła. — Podtrzymam swą sławę — powiedział Jan. — Wyślę moich baronów z drużynami zbrojnymi do wszystkich piastowskich książąt. Potwierdzą ustalenia twojego kanclerza i dopiszą to, czego w nich brakuje. — Ależ królu, jawnie zaniepokoił się Mikołaj — Wcześniej mowy nie było o obecności wojsk, o przymuszaniu kogokolwiek. Ja wszystko przecież zostało ustalone. Nie ma potrzeby. Ty, królu, spieszysz na wojnę. Czekam na ostatnią część mych wojsk. Zimno przerwał mu Jan. W twojej gościnie, Mikołaju. Będziesz, pojedziesz do Raciborza. Boża. chwalę do Oświęcimia, Markwart do Bytomia, Zawis do Opola, Ulrik do Cieszyna i Libos do Niemodlina. Bezbłędnie wymienił wszystkie księstwa, o Wrocławiu nie wspomniał. Nie powierzyłby go nawet Peterowi Z Rożemberka, Lipskiemu owszem, ale Lipskiego nie było z nimi. Król Jan ma olśniewającą pamięć. Wilhelm de maszo napił się wina. A książe Mikołaj, świetnego burgunda. To prawda, uniósł kielich Jan. Mikołaju, wino jest wyborne. Przy okazji odwiedzin w śląskich księstwach moi baronowie poproszą mych przyszłych sojuszników o wsparcie dla ciebie. Nie rozumiem. Książę Opawski nie krył już, że jest skołowany. Moje wojsko jest potężne. Dawno żaden czeski król nie zebrał tak wielkiej armii. Wykarmienie jej może być kłopotliwe. Nie pomyślałeś o tym, książę? Jan uśmiechnął się do niego z kielicha. Nic nie szkodzi. Ja to przewidziałem. Poprosimy książęta śląskie, by przysłały zaopatrzenie dla naszych wojsk. Nie chcę ogałacać do cna twoich spichszy gospodarzu tej samej chwili służba zaczęła wnosić parujące półmiski. Jan ledwie musnął wzrokiem spiętrzone figury pasztetów, świńskie łby pieczone w całości, dzicze szynki, udźce saren i miski z tłuczonym grochem. Ale wiedział, jak Mikołaj wodzi wzrokiem za każdą wniesioną na stół potrawą. Jakby nagle zaczął przeliczać, czy stać go na wykarmienie króla, jego świty i wojsk, które, jak dowiedział się przed chwilą, mają zamiar czekać na jego wikcie na ostatnie chówce, Jan wyczuwał narastające przerażenie gospodarza. Ba, rozumiał go świetnie, ale wiedział, że w prowadzeniu wojny aprowizacja jest równie ważna co waleczność. Wraz z potrawami do komnaty biesiadnej weszli muzycy. Wilhelm de Machaut skrzywił się po pierwszych dźwiękach. Obawiam się, że tego jeść nie będę, powiedział do króla po francusku, wskazując na lśniący od tłuszczu świński ryj. A tych tam słuchać nie mogę. Jedno i drugie wydaje mi się dość prostackie, godne karczmy, nie królewskiego stołu. Poznawaj inne kultury, odpowiedział mu Jan. Francja to pępek, ale nie koniec świata. Zwoni Mir! Zawołał, witając stającego w drzwiach barona. Był bez hełmu, ale za to w ostrogach, brudnym od błota płaszczu i z mieczem u pasa. Widać Baldryk, giernek Jana zdążył mu szepnąć, jak się ma prezentować na opawskiej uczcie. Mikołaju, poproś muzykantów, by umilkli. Chcemy wysłuchać naszego wodza. Wilhelm przewrócił oczami i podziękował westchnieniem. Jan pogroził mu palcem. Zwonimir, kiedyś chłopak wiotki, choć zapalczywy, teraz stał się mężczyzną postawnym, brodatym i powściągliwym w słowach. Przywiozłem Ci podarunek, mój królu. Ten, o który prosiłeś. Króla krakowskiego? zażartował Wilhelm. Jego posłów, poważnie odpowiedział Zwonimir. W moim księstwie posłowie są nietykalni, wyszeptał Mikołaj i łapiąc się za serce zwrócił do Jana. Królu, królu, posłowie zawsze są nietykalni, odpowiedział mu Jan i dodał zimno. Chyba, że jest wojna i są to posłowie wroga. Gdzie ich złapaliście? W Dolinie Popradu. Odetchnij, książę, to nie na twojej ziemi. Mieli przy sobie listy. Owszem, ale tylko od królowej Jadwigi do królowej Elżbiety. Dla zmylenia, to pewne. Patrząc po podarkach na wozach, to musiało być poselstwo krakowskiego króla do jego zięcia, a króla Węgier. Zapewne główne dyspozycje mieli przekazać ustnie. Pytałeś ich? Dyplomatycznie, odpowiedział zwonimir. Słyszysz, książę? Jan przekrzywił głowę ku gospodarzowi. Mój wódz uszanował nawet posłów wroga jadących po pomoc. Cóż, król Władysław będzie siedział na Wawelu, patrzył na zamieć idącą z Czech ku swemu królestwu, i w śnieżycy nie zobaczy posiłków węgierskich, bo jego zięć nawet nie dowie się, że był wzywany na ratunek. Zwłaszcza, że u wzięć, Karobert pił ze mną wino, jak my dzisiaj, i przysięgaliśmy sobie sojusz. Jan napił się burgunda i zwrócił do Zwonimira. Znacznie jacyś? porowie i lelewici. To pierwsi panowie przy królu. odpowiedział Zwonimir i jego wzrok zatrzymał się na dłużej na kielichu w ręku Jana. Gospodarzu, ponaglająco powiedział król. Mikołaj był tak zdenerwowany, że nie zrozumiał, ale jego podczaszy owszem. Podał pełen kielich baronowi, a ten wychylił go duszkiem. To burgund! zaśmiał się poeta. Nie szkodzi. Zwonimir otarł usta wierzchem dłoni. Tak piją cześci zawołał królian. Książę, może znajdzie się na tej uczcie opawskie piwo dla wodza mego zwiadu? Spieszył do nas z daleka. Garniec dodał Zwonimir. Topór jest kasztelanem krakowskim lewita wojewodą. Odezwał się chwale z drużyny lodu. Czy to nie dziwne, że król Władysław wysyła takich ludzi? Nie powiedziałem, że mam wojewodę i kasztelana. Odpowiedział mu Zwonimir. W poselstwie byli ich rodowcy. Wnosisz tylko po znakach na tarczach? Zakpił chwal. Jan od dawna widział, że ci dwaj rywalizują ze sobą. Spokój, uciszył ich. Jutro wezwiemy ich przed nasze oblicze i będziemy słuchać. Dzwoni mi, że usiądź, jedz i pij. Sprawiłeś się nadzwyczajnie. Odpoczniesz i znów ruszysz na pogranicze, skoro jak słyszę, taki ruch w dolinie Popradu. Muzyka? zapytał Mikołaj i już unosił rękę, by dać znak grajkom. Lepiej wino, westchnął Wilhelm de Maso i znów w sukurs przyszli mu goście. z i hynek! zawołał siedzący najbliżej wejścia Benesz. Ręka księcia Mikołaja opadła. Muzycy wzięli to za znak, zadali w piszczałki, gospodarz zamachał zniecierpliwiony i nierówno zamilkli. Podczaszy tym razem był szybki. Czekał z dwoma kielichami w pogotowiu. Co przynosicie, druchowie moi? zapytał ich wesoło Jan, z zadowoleniem patrząc na ich nieogolone twarze i ciężkie od błota płaszcze. Rozbiliśmy obóz i szykujemy się do oblężenia oznajmił Hynek. Gdzie? spytał Jan, łowiąc paniczne spojrzenie gospodarza. Miasto srebra i ołowiu, odpowiedział libos i jego duże usta rozciągnęły się w uśmiechu. To w niczym nie uspokoiło księcia Mikołaja. Na Śląsku nie jedno takie, pomyślał rozbawiony Jan. Największy zamek w drodze do Krakowa, dorzucił chynek z trudem kryjąc triumf. Obóz, jak mówię, już gotowy, a piękny Sławków będzie twój królu Janie. Potężna twierdza biskupów krakowskich, powiedział Libos z taką dumą, jakby sam ją budował. No to postawiliśmy czeską nogę w małej Polsce, zarechotał Benesz. Jan napił się wina, patrząc w oczy księcia Mikołaja. Do gospodarza dopiero w tej chwili dotarło i szczęść wojsk Jana dawno przeszła przez jego księstwo, ba przeszła i przez kolejne ziemie, księstwa Raciborskiego, Cieszyńskiego, Bytomskiego i jest już w granicach Małej Polski, że ten wielki obóz, jaki rozbili pod Opawą, miał odciągnąć uwagę wszystkich od szpicy, która poszła dalej. I, czego być może Mikołaj się jeszcze nie domyślał, manewr ten miał sprawdzić zachowanie przyszłych sojuszników, władców tychże księstw, których nazwy Jan z takąż łatwością zapamiętywał, co mylił. Czy napotkaliście w drodze jakiejś przeszkody? Spytał Jan. Żadnych królu, odpowiedział Libos i sięgnął po podany przez podczaszego kielich. To będzie udana wojna. I szybka, dorzucił Chynek, wychylając kielich równie prędko jak wcześniej dzwoni Mir. To na co czekamy? rozochocił się Benesz. Na bombardę, która rozkruszy mury Wawelu, mój druhu. odpowiedział Jan i mruknął do Wilhelma Demaszo. Idź spać, albo zatkaj uszy. Moi Czesi muszą się dzisiaj zabawić. Po czym dał znać księciu Mikołajowi, by pozwolił grać muzykantom. I jego podczasemu, by do biesiadnej podano więcej opawskiego piwa. Wyważyliśmy wrota do małej Polski! Wzniósł triumfalny toast król. Janisław, arcybiskup gnieźnieński, nie uległ jemiole, która chciałaby rozmowy odbyły się przy łożu chorego Kazimierza. Nie uległ także królowi, gdy ten życzył sobie prowadzić je w sali tronowej. Krążył po Wawelu przez całe przedpołudnie i wreszcie zdecydował, że spotkanie odbędzie się na zamkowej wieży. Jemioła olśniła go zieloną suknią uszytą na wzór dworski. Takiej jej nigdy nie widział. Onieśmieliła wytworną bladością policzków, naszyjnikiem z jantarowych paciorków, które połyskiwały, niepokojąco odbijając płomienie pochodni. Król za to był jawnie udręczony. Na jego czole i skroniach pogłębiły się zmarszczki i bruzdy. Siwe włosy przytrzymywała mu prosta, skórzana przepaska, ramiona mocno osłaniał wilczym futrem. Wydawał się nieobecny myślami i to był niedobry znak dla rozmów, które mieli odbyć. Służba upewniła się, że niczego im nie brak i zostawiła samych. Wiatr ustał, w powietrzu unosiły się obłoczki pary z ich oddechów. — Królu, matko je miało? — zaczął arcybiskup. Co będzie z Kazimierzem? Nerwowo przerwał mu Władysław. Leczysz go pani od trzech tygodni ciągle bez zmian. Zatruwane było wiele dłużej, odpowiedziała spokojnie Jemioła. Kto go truł? natarł Władysław z trudem, panując nad emocjami. Jemioła nie odpowiedziała. Król zapalczywie zrobił krok w jej stronę. Krzyżacy, Czesi, może Brandenburczycy, albo któryś z piastowskich książąt. Czy ty wiesz, ilu mam wrogów? Wiem o takim, którego nie znasz królu, spokojnie odpowiedziała jemioła. Mów, nie igraj ze mną. Władysław był gorączkowy, zapalczywy. Takim go jeszcze Janisław nie widział. Zróbmy krok w tył, powiedziała miękko jemioła i Władysław o dziwo posłuchał jej. Odsunął się, oparł plecami o wykusz okna strzelniczego. Janisław dał znać jemiole, że on będzie mówił. – Jemioła nie jest beginką, królu. – Zaczął. – Wszystko mi jedno – wzruszył ramionami Władysław. – Byle by go uleczyła. Mam potęgę luksemburską w Małej Polsce, krzyżaków na północy, wściekłą Brandenburgię na zachodzie i śmiertelnie chorego syna. Jedynego dziedzica. Innych miał już nie będę. – Jemioła jest matką starej krwi – ciągnął Janisław, próbując nadać swemu głosowi jak najbardziej naturalne brzmienie – Przywódczynią ludzi, którzy, podobnie jak ona, nie są chrześcijanami? Patrzył na króla. Władysław, słysząc o starej krwi, odwrócił się od nich i stanął bokiem, jakby oglądał lśniące zakole Wisły. Ich istnienie w królestwie odkrył świątobliwy Jakub świnka i przed wielu laty zawiązał niepisane porozumienie z ówczesną matką Dębiną. Po co? Rzucił Władysław, nawet nie odwracając głowy. Dla dobra królestwa, w którym żyją ludzie tak różni, ale połączeni ziemią, z której wyrośli, której nie chcą opuścić, jak domu. Arcybiskup wahał się tylko chwilę, nim powiedział: Jakub Świnka był człowiekiem starej krwi, w prostej linii potomkiem bez pryma i kobiety zwanej Floryną. Janisław zobaczył, że król drgnął, jakby układał sobie w głowie wiedzę, którą otrzymał. Mówił więc dalej. Jakub Świnka pokonał przyrodzone piastą pragnienie noszenia korony. Nałożył ją na skronie przemysła, myśląc, że łamie klątwę wielkiego rozbicia. Morderstwo króla omalnie zabiło odnowionego królestwa. Janisław przełknął ślinę. Z emocji zaschło mu w ustach. Wtedy... Za Jakuba i Przemysła byliśmy blisko. W drodze do korony cichych bohaterów było wielu. Nie tylko arcybiskup Świnka, ale i Dębina oraz stojąca przed tobą Jemioła. Słyszałem o Zielonych Grotach, wszedł mu w zdanie król. Janisław wiedział, że to zmierza w złą stronę. Trudno było nie wychwycić nuty pogardy w jego tonie. O wojownikach Jarogniewa słyszałeś, królu? Przejęła rozmowę Jemioła. O starcach siwobrodych, kapłanach Trzygłowa, którzy ich wiodą przeciw tobie? Bzdura prychnął król w stronę Wisły. Posąg Trzygłowa porąbał księża Mieszko przed setkami lat i spalił. A jeśli tobie ktoś spali krucyfiks, zaprzesz się wiary w Chrystusa? Odpowiedziała mu szybko. Czy też będziesz szukał pomsty na tym, kto zbezcześcił znak wiary w twego Boga? Ja z nimi nie walczę odpowiedział Władysław po chwili ale oni już są na wojnie z tobą. Powiesz, że to nieważne, bo ich nigdy nie widziałeś? Oni widzieli Ciebie, królu Władysławie, i sięgnęli po twego syna. Tu, w najlepiej strzeżonym zamku królestwa, pod bokiem najdzielniejszych rycerzy, straży, która od dnia ślubu pilnowała go w dzień i w nocy. Nie ustrzegłeś go przed nimi. To ostatnie zabrzmiało przerażająco. Oczy jemioły lśniły w półmroku nadchodzącego wieczoru. Władysław nie mógł tego widzieć. Wciąż stał odwrócony bokiem, nieruchomy, wpatrzony w nurt Wisły. Milczał. Janisław nie spodziewał się tak dziwnego zachowania króla. Przewidywał sprzeciw, drwinę, niedowierzanie, ale nie to, że odwróci się i nie będzie chciał spojrzeć im w oczy. Po śmierci króla przemysła, podjęła jemiowa, jedna z naszych kapłanek przepowiedziała, że nadejdzie czas wojny tak strasznej, jakiej nie znał ten kraj. To był czas, gdy przez starszą Polskę przetaczały się różne wojska głogowskie, brandenburskie i moje przerwał jej. Pamiętam, o którym z wrogów mówiła ta kobieta? W głębi duszy znasz odpowiedź królu, powiedziała jemioła. Janisław poczuł, że z jego ciałem dzieje się coś dziwnego. Falą przeszło przez niego gorąco. Nie rozumiał, dlaczego widzi wszystko z góry, jakby nagle uniósł się pod spiczasty dach wieży. Widział siebie jemiołę i króla połączonych, choć każde z nich stało osobno. To krzyżacy. Usłyszał z dołu głos jemioły. Żelazni bracia, wiesz o tym, królu. Władysław chłonął każde słowo tej kobiety. Nie mógł patrzeć na nią, bo miała nad nim jakąś niewytłumaczalną władzę. Wiedział o tym od tamtej chwili, gdy spotkał ją idącą do komnaty chorego Kazimierza. Nie potrafił tego wytłumaczyć, więc wolał nie marnować sił na walkę z czymś, czego nie rozumiał. I tak, gdy powiedziała: to Krzyżacy? Wiedział, że kimkolwiek jest. Ma rację. Bał się Luksemburczyka i czeskiej potęgi ciągnącej na jego kraków, ale śmiertelne przerażenie czuł wyłącznie na myśl o wojnie z Zakonem. Żeraźni bracia, mroczny sekret jego nieprzespanych nocy. Dlaczego jednocześnie mówisz o Krzyżakach i wyznawcach Trzygłowa? odezwał się, gdy udało mu się powstrzymać wewnętrzne drżenie. To połączenie niemożliwe. Wykluczający się. Dwa lata temu tak samo nazywano twój sojusz z jedyminem królu, odpowiedział mu Janisław, nie ona. Macie dowody? Spytał, patrząc na ciemny niczym ołów nurdwisły. Nic, co można by zawieść papieżowi, odrzekł arcybiskup. Krzyżacy są przewidujący. A wojownicy Jarogniewa potrafią zacierać ślady, dodała jemiała. Mogę ci jednak zapewnić, panie, że to ich ludzie przykuli do łoża twego syna. I sądzę, że to oni stoją za śmiercią twojej córki. Była przypadkową ofiarą, jak nie mam, bo celem zawsze był Kazimierz. Władysław poczuł, jak po raz kolejny tego wieczoru krew krzepnie mu w żyłach. Tak samo myślał, gdy wrócił do Krakowa z wojny w Brandenburgii. Zatopił wzrok w rzece, ale nie widział jej toni. Wszystko spowił brudny, lepki mrok. Są w zmowie? Zapytał, albo raczej stwierdził. Nie był w stanie powiedzieć nic więcej. Lęgo syna potężniał w nim z chwili na chwilę. Natrętnie powracała twarz wnuka, widziana we śnie, nakładając się na bladę, jakby już był martwy, oblicze Kazimierza. Wiele na to wskazuje, odpowiedziała jemioła. Jak i na to, że ty i ja, królu, znaleźliśmy się po jednej stronie. Nazwij to jak chcesz. Wspólny cel, albo... Wspólni wrogowie. Kazimierz tylko o nim chciał mówić. Jak to widzisz? Od zimnego wiatru załzawiły mu oczy. Przetarł je wierzchem dłoni. Jeżeli usłyszy odpowiedź, której nie może przyjąć, to co? Skoczy z wieży i się utopi? Możesz królus prowadzić do niego najlepszych medyków i usłyszysz różne prognostyki, ale nie uratują Kazimierza. Bo to, co mu dolega, jest poza wiedzą medyczną, jakiej ich nauczono. Wiem, pomyślał, odesłałem każdego z nich do diabła. Jednego niemal udusiłem. To nie ich wina, powiedziała. Znają tylko to, co zapisano w ich księgach. Ja sięgam do wiedzy, której nie spisywano, bo łacina dla mego ludu była językiem wrogów, niemową rodzimą. Znam magię, której użyto wobec twego syna. Wiem, że część procesu, jaki zaszedł w jego ciele, jest nieodwracalna, ale wciąż jeszcze czuję, że mogę ocalić mu życie. Władysław przytrzymał się tego ostatniego zdania, tylko to słyszał. Oczy przestały mu łzawić i znów zobaczył lśniącą u stóp Wawelu wisłę. Jednak mówiła dalej Jemioła. Ratując go, narażam się. Użyję za słabych środków, nie pomogę mu. Użyję mocnych, mogę sama przypłacić to życiem. I wreszcie jestem tutaj, w Twoim zamku, w otoczeniu tych wszystkich kościołów. W każdej chwili ktoś może powiedzieć na mnie czarownica, nie zastanawiając się, czy ratuje, czy marnuje życie. Dla Twoich sędziów czy inkwizytorów kościoła nie ma znaczenia, że nie ja go chciałam zabić, tylko moi wrogowie. W Waszych oczach i oni i ja jesteśmy jednym. Poganami. Jesteś tutaj, by ratując Kazimierza, walczyć ze swoim wrogiem? spytał zaskoczony. Nie. Chcę pokazać ci, że znaleźliśmy się po jednej stronie. Powiedziałaś mi to tamtej nocy, gdy spotkałem cię, jak szłaś do niego głos z trudem przychodził mu przez gardło że w wojnie, która nadciąga, każdy mieszkaniec królestwa musi stanąć w jego obronie. Teraz rozumiem, że miałaś na myśli swoich ludzi. Jak każdy władca, wiem, że żadna pomoc nie jest udzielona darmo. Czego chcesz, w zamian za swoją. Powiedział wreszcie to, od czego chciał zacząć tę rozmowę. Powiedział to. Co usłyszy? Coś bluźnierczego, czego spełnić nigdy nie będzie mógł? Jeśli tak, co robi z nimi arcybiskup? Wolności dla moich ludzi, usłyszał. My nie wchodzimy wam w drogę. Wy zostawcie nas w spokoju. Twoi doliwowie karczują lasy, najstarsze lasy, takie, w których rosną drzewa pamiętające jeszcze wasze święte gaje, zrozumiał w jednej chwili. To być może da się jeszcze zatrzymać. Nadam im inne ziemię. W zamian za to uratujesz mojego syna? To nie jest transakcja. Przerwała mu twardo i pojął, że tak łatwo nie pójdzie. Milczała przez chwilę. Nie, wciąż nie był gotów, żeby się odwrócić. Potem usłyszał, gdybyś nie miał syna, ale miał córki. Zdrowe, mądre, z twojej krwi i wychowane w twym duchu. Dlaczego im nie miałbyś przekazać tronu? Bo kobiety nie dziedziczą, odpowiedział. Nigdy nie myślałeś, królu, że twoja ukochana córka Elżbieta byłaby najlepszą następczynią tronu? Zadał mu celne pytanie Janisław. Oczywiście, że myślał. Ona jest żoną króla, królową u jego boku. Mówiąc, starał się zachować spokój. Jak moja pani, Jadwiga. Królowy mają wpływ na męża albo nie mają, przerwała mu jemioła. Dlaczego nie przyszło ci do głowy najprostsze rozwiązanie? Bo tak jest świat zbudowany. Nie wytrzymał i krzyknął. Kobieta jest podległa mężczyźnie i... Dopuść do dziedziczenia kobiety, weszła mu w zdanie. Gdy tradycja nie może sprostać życiu, trzeba ją zmienić. Tak jak woda opływa przez szkole. Chryste! Zawrzał w nim gniew. Nie mów mi o wodzie, gdy rozmawiamy o koronie. Wiesz, ile mnie kosztowało zdobycie jej. Królestwo to więcej niż król. Janisław przypomniał dewizę arcybiskupa Świnki. Ja, jeśli mam swoje siostry włączyć do walki o królestwo, też muszę złamać tradycję, powiedziała je i usłyszała, że jej głos drży. Jaką? spytał, badając wzrokiem nurt wody. Jakaś ciężka chmura powoli odsłoniła rąbek księżyca i na wyślanych falach zakołysał się chłodny blask. Nigdy nie walczyłyśmy, królu. Matka Dębina mówiła, że kobiety dają życie, więc nie powinny go odbierać. Wojna, w której staniemy obok ciebie, będzie prawdziwa, a to znaczy, że nieczysta, krwawa, pełna strat i bólu, jak mam przekonać moje siostry, by stanęły w niej obok mnie, ciebie, Janisława i prześladujących nas doliwów? Milczał. Więc ta kobieta tak samo jak on czuje ciężar korony? Coś ci przypomnę, królu, ale proszę nie myśl o sobie, tylko o królestwie. Odezwał się Janisław. Jego głos brzmiał poważnie. A mimo to koju wzburzenie Władysława. Gdyby kobiety mogły dziedziczyć koronę, po śmierci przemysła nie mielibyśmy chaosu w kraju. Na tron wstąpiłaby jego jedyna córka, Rikissa, dziewczynka, która w wieku dziewięciu lat miała czytać i pisać, która uczyła się sprawowania władzy przy boku ojca. Baronowie starszej Polski wsparliby ją, pomogli wybrać męża. I to on musiałby być gwarantem pokoju, a nie ona jego zakładniczką, czy mając takie prawo, wybraliby wacława Przemyślidę? Arcybiskup uprzejmie przemilczał wątek mego nieszczęsnego wyboru. Przebiegło Władysławowi przez głowę, ale nie zatrzymywał się nad tym. Słuchał. Czy raczej narzeczonego, którego wskazał jej ojciec, Młodego brandenburskiego margrabiego, chłopca, który przy niej nie mógłby występować z pozycji siły, ale zapewniłby pokój z Brandenburgią. Królestwo oparte na zachodnim sojuszu stałoby się dla przemyślinów zbyt silne, by chcieli walczyć o jego tron. O księciu Głogowa nie wspomnę. Przemysł nie wiązałby się z nim układem, gdyby mogła dziedziczyć jego córka. Resztę znasz, królu. Nie mielibyśmy dzisiaj Luksemburczyka u bramy małej Polski. Krew zaczęła krążyć w nim szybciej i szybciej. Władysław poczuł jak przepływa przez opuszki jego palców, pulsuje w nadgarstkach, przechodzi rwącym strumieniem przez węzły barków, wpada niczym rwąca rzeka do serca i wypełnia je gęstą falą, jakby chciała rozerwać mu piersi. W głowie tętnił mu głos jemioły. Odmień królestwo, złam tradycję, dopuść do dziedziczenia córki. Zacisnął palce na kamiennej balustradzie wieży, aż zbielałem u kłykcie. Wychylił się, mocno wciągając zimne, nocne powietrze. Nic nie tracisz, powiedział Janisław. Jeśli Kazimierz przeżyje, zmiana nastąpi dopiero w kolejnych pokoleniach. Jeśli umrze, i tak nie będziesz miał wyboru. Ale jeśli odważysz się zerwać z tradycją, możesz zyskać wieczność swego rodu. Chryste, ratuj, pomyślał przyparty do muru Władysław. Molutka już pewnie stoi przed karobertem. Sam dałem mu najwyższe pełnomocnictwo. Puścił balustradę i powoli odwrócił się ku jemiole. Teraz musiał tylko spojrzeć jej w oczy i sprawić, by mu uwierzyła. Ligaszcz z rodu pomianów czekał od wczesnego rana, aż ponownie przyjmie go król węgierski. Nie pierwszy raz posłował na węgry ale jeśli tak dalej pójdzie, pewnie już ostatni. Król Władysław dał mu do pomocy rodowca, Jałbrzyka, zwanego Gadułą, ale Jałbrzyk tylko po polsku był aż tak wymowny. Jako poseł sprawdzał się wyłącznie na biesiadach, po pijawach i ucztach, a tych nie wyprawiono, odkąd przybyli do Wyszehradu. Królowa Elżbieta przez zaufaną dwórkę zapewniła ich, że pracuje nad swoim mężem, ale jej samej nie widzieli. Stali w sieni nady przyjęć, nie zeszli na śniadanie dla dworzan, bo Ligasz bał się, że Karobert przyjdzie, a ich nie zastanie – ja obrzyk z nudów sam sobie opowiadał, co widzi. Episeria na ścianie w pięciu kolorach, czerwonym, złotym, niebieskim, niebieski się przybrudził i jak gdyby poprół. Przedwczoraj przyjechali. Król nie spotkał się z nimi, ale wtedy ligaszcz nie wietrzył w tym nic złego. Monarchowie mają własne plany. Nieoczekiwany poseł jest czasem niczym grad w letnie popołudnie. Wczoraj rano wezwał ich, kazał przyjść na sze do zamkowej kaplicy a wychodząc po nabożeństwie, zatrzymał się przy nich i zadał tylko jedno pytanie. Mój teść zerwał sojusz z Poganami, czy nadal gości litewskie zagony? Nie czekał nawet na odpowiedź. Znał ją. Potem zagarnął ich na swe pokoje Dionizy Hederwary, koniuszy królowej Elżbiety. Z pozoru ostatni z siedmiu najważniejszych urzędników jej dworu, ale dla Ligaszcza od lat prowadzącego sprawy węgierskie, nie było tajemnicą, że najbardziej zaufany i wpływowy. To było dobrym znakiem, Póki Dionizy nie powiedział. Trafiliście w zły czas. Polatym druget ciężko chory. Król bez jego rady nie chce podejmować decyzji. Nie mamy czasu, deso, odpowiedział mu ligaszcz. Luksemburczyk idzie na Kraków. Wiemy, potwierdził Dionizy. Też mamy zwiadowców. I przed chwilą odebrałem od nich ciekawą wiadomość. Służba podała soprońskie wino, ulubiony trunek Dionizego. Ligasz napiłby się i odwarł spiołuno, byleby to mogło pomóc jego misji. Mów poprosił, chwytając kielich jak ostatnią deskę ratunku. Król wysłał za wami jeszcze jedno poselstwo. Czesi je przechwycili. Jezu, to zła wiadomość. Ciekawa nie przechwycili wszystkich. A zatem, zrozumiał Ligaszcz, jedzie do nas ktoś, kto ma lepszą ofertę niż nasza. Kto ma ofertę? zaśmiał się deso i stuknął kielichem w kielich Ligaszcza. Wy macie jedynie prośbę o natychmiastową wojenną pomoc, przyjacielu. Ja jestem stary Węgier. Król mówi na mnie Dionizy, a ja wolę jak moi, i ty mówicie deso. Ja bym tych Litwinów nie widział, tylko wsiadał na nasze szybkie konie i wam pomógł. Ale król, inna rzecz. On z Neapolu, a Neapol papieża podporą. Ligaszcz zrobił, co wczoraj podpowiedział deso. Stanął się niepokoju pokoju przyjęć i się stamtąd nie ruszał. Nieustannie myślał, kogo wysłał za nimi król. Pewnie któregoś z lisów, albo nawet z toporów. Niech będzie ktokolwiek byle był szybki, bo z godziny na godzinę poczekalnia zapełniała się ludźmi. Banslawoni, dwóch żupanów, sędzia nadworny, wreszcie Jan Druget, nestor neapolitańskiego rodu Drugetów, świeżo przybyły z Italii na wieść o chorobie brata, Palatyna Filipa Drugeta. Ta choroba naprawdę była im nie na rękę. Cztery lata temu to Palatyn Filip dowodził wojskami węgierskimi podczas wyprawy na Ruś, kiedy na tamtejszym tronie osadzali młodego księcia Bolesława Jerzego. Od tej pory Filip II był ich najmocniejszym stronnikiem na tutejszym dworze. No i proszę, rozchorował się. Jan II nie stał w poczekalni długo. Wszedł do komnaty jako pierwszy, gdy tylko dano znać, że Karobert przybył wchodząc znajdującym się po przeciwnej stronie specjalnym wejściem królewskim. Drzwi za nim zamknęły się i czekanie stało się coraz bardziej nieznośne. Jałbrzyk przechodził sam siebie, mamrocząc — Żupan Wasfar jest pół raza grubszy od żupana Szopronia, ale ten z Sopronia jest wyższy o głowę od tego z was. — Ale i przestań! — sychnął na niego Ligaszcz. — Bo żalej od twojego gadania. — A ja waruję milcząc? — postawił mu się Jałbrzyk. — Co zamknę gębę, to się duszę. Co mi bronisz? Węgrzy i tak nas nie rozumieją. — Żebyś wiedział, jak bardzo — pomyślał przerażony Ligaszcz. Do tej pory potrafił wypełniać zadania Władysława, a służył mu, gdy ten jeszcze nie był królem, tylko księciem. Razem byli na banicji, na każdej z wojen i w krótkich latach pokoju. Ale nigdy zadanie nie było tak wymagające jak teraz, stawka tak wysoka i nigdy jeszcze nie był tak daleko od celu. Kotar na drzwiach od monotonnie gadał Jałbrzyk, wandegaweńskie lilie na tle niebieskim, rusza się, rusza, i kogo to widzimy? Borutka, orety jak żywy. Ligaszcz skamieniał. Osobisty giermek króla, Borutka ze złotym wrończykiem na piersi, wszedł do poczekalni prowadzony przez samego Wilhelma Drugeta, żupana z piszu, wodza wojsk węgierskich, bratanka chorego Palatyna. Borutka ledwie zdążył szepnąć, uciekłem Czechom, już są w małej Polsce. Ligaszczowi pociemniało w oczach. Stało się, dobry Boże. Gdy drzwi komnaty przyjęć zostały otwarte, Wilhelm Druget wszedł przez niepewnym krokiem, a oni za nim. Karobert siedział na tronowym krześle, małym tronie, jak mawiali Węgrzy, choć to było nieprawdą, bo oparcie było potężne, zwieńczone wizerunkiem końskich ubów zwróconych ku sobie. Jałbrzych tego nie skomentował, zamilkł, gdy tylko przekroczyli próg. Obok króla siedział stary Jan Druget i arcybiskup Ostrzychomia Bolesław. Na jego widok Ligaszcz w myślach wyrecytował litanię pochwalną dla królowej Elżbiety. Bolesław, książę bytomski, za jej czasów został prymasem węgierskiego kościoła, drugim po drugetach doradcą króla. Bytom, rodzinne księstwo prymasa, ma Luksemburczyka pod murami. Dobra nasza, mogę działać, odetchnął. Pokłonili się królowi, sekretarz przedstawił ich oficjalnie, a stary druget zapytał młodszego, wskazując złotego wrończyka na piersi Borutki. To nasz herbowy? Więcej stryju, odpowiedział Wilhelm. Opowiem ci, gdy czas będzie bardziej sprzyjał. Posłowie z Polski nie mają go wiele. Król Jan Luksemburski opatrznie zrozumiał wasze porozumienie z trnawy. Głębokim głosem zwrócił się do króla prymas. Obiecałeś, że jego córka poślubi twego najstarszego syna, a on dośpiewał sobie resztę. Ma sławę takiego, co kocha pieśni. Najbardziej to o sobie. Pozycja Luksemburczyka znacznie wzrosła, dodał Jan Druget. Nawet w papieskiej kurii, gdzie do niedawna cieszył się przyjemną niełaską. Jeśli teraz zdobędzie Kraków, któż go zawróci? Podeprze się swymi wątpliwymi, ale jednak prawami do tronu po eliszce powiedział prymas. Póki używał ich w wyścigu z królem Władysławem, by zdobyć polską koronę, były słabe. Ale jeśli wyciągnie je, by usankcjonować podbitą przez siebie małą Polskę, mogą okazać się wystarczające. Znasz cynizm papieża, Karobercie. Nasz drogi Jan XXII sprzedałby duszę diabłu, by pokonać króla Wittelsbacha, a Jan Luksemburski na tronie polskim i czeskim, wzmocniony wspomnieniem ojca cesarza, oho, o, wiedziałby jak skakać Wittelsbachowi do gardła, a król Niemiec mógłby się przed nim nie obronić. Ligaszcz spijał słowa z ust prymasa Piasta, ale wciąż widział nieodgadnione, zamknięte oblicze króla Węgier – na jego twarzy nie drgnął nawet mięsień. Przyznasz, panie, przyszedł w sukurs Wilhelm Druget, że potrzebujemy króla Władysława w Krakowie. Karolbert głośno wciągnął powietrze i ligaszcz wstrzymał oddech. Mój teść związał się sojuszem z poganami, powiedział król. Nie był łaskaw zawiadomić mnie o swym zamiarze wcześniej. Wystawił mnie na pośmiewisko. Wybacz, najjaśniejszy królu. Ligasz uznał, iż może i musi się odezwać. Król Władysław ma śmiertelnego wroga nie tylko w janie luksemburskim, ale przede wszystkim w zakonie krzyżackim. Tylko sojusz z księciem Giedyminem mógł w tamtej chwili powstrzymać krzyżaków. Gdybyś był na jego miejscu, zrobiłbyś to samo, bo wyborny z ciebie dyplomata, a w kwestii dyskrecji o sprawie nie wiedziała nawet królowa jadwiga. Karobert uniósł brwi. Moje lżbiecie serce by pękło, gdybym coś takiego ukrył przed nią, powiedział. Królowa Jadwiga do dzisiaj się nie otrząsnęła jako żona i matka, ale jako królowa musiała uznać słuszność decyzji męża. Zapadła krótka cisza. Ligaszcz usłyszał, jak Jałbrzyk zaczyna nerwowo szeptać pod nosem. Dam wojska, oświadczył Karobert, ale mój teść musi zerwać z Giedyminem. Ligaszcz poczuł, jak uginają mu się nogi. Układał w głowie odpowiedź, gdy usłyszał dźwięczny głos Borutki. Król Władysław ma dla króla Karoberta inną propozycję – Stokroć cenniejszą niż Litwa. Ligasz spojrzał w bok na Wrończyka. Borutka stał prosto. Czarny strój podkreślał jego nadzwyczaj szczupłą sylwetkę. Był blady, a w zimowym słońcu wpadającym do komnaty jego białe włosy zdawały się lśnić jak srebro. Mów, młodzieńcze! Zachęcił go prymas, ale Borutka wciąż milczał. W pierwszej chwili Ligaszcz wystraszył się, że Wrończyk skłamał, przeszarżował, ale w drugiej zrozumiał, że król nie wysłałby go za nimi z pustymi rękami. Mów, ponaklił go samka Robert. W imieniu króla Władysława proszę o obecność jego córki, królowej Elżbiety, odpowiedział Borutka. Matko boska, jęknął w duchu Ligaszcz, a gdy po chwili wszedł Dionizy Hedewary wraz z kilkorgiem najważniejszych dworzan Elżbiety, i ona sama za nimi. Zrozumiał, że pracuje nad mężem. miało głębszy sens niż dzień wcześniej przypuszczał i nad wszystkim musieli czuwać cisi ludzie królowej. Karobert wstał i wyszedł naprzeciw niej. Dziewczyna, którą Ligasz znał od dnia narodzin, którą odwoził na węgierską granicę przed ślubem, dawno przestała być Wciąż była drobna. Przy karobercie, który ujął jej dłoni, ucałował palce, wydawała się niemal kruchą, ale była niczym maleńka złota brosza spinająca płaszcz. Sto razy od niego mniejsza, a wszystkie oczy kierowały się na nią. Drugie di zustąpili ustąpili jej swoich miejsc, ale odmówiła grzecznie, jak córka. Przysiadła na szerokim podłokietniku królewskiego krzesła po lewej stronie karoberta. Nie chcieli mówić bez ciebie wyjaśnił król. Pół roku temu urodziła Ludwika. Przyjrzał się i Ligasz, kwitnie. Przynoszę smutne wieści, królowo, podjął borutkę. Twój brat, królewicz Kazimierz, jest ciężko chory. Zbladła, chwyciła męża za rękę. Dlaczego panowie Ligasz i ja obrzygnam tego nie powiedzieli? Spytała.